I witajcie na kanale Sebujak. Jak to o to pytanie? Ale nie odpowiem na nie. Witajcie w dzisiejszej recenzji, a dzisiaj przed nami Alabyn i niesamowity Jin. Ale zanim przejdę do recenzji owej animacji, to oczywiście pamiętajcie, że w owej recenzji będą spoilery dotyczące owej animacji, więc jeżeli ją nie widzieliście, to polecam wam ją nadrobić, gdyż w tej recenzji będą spoilery. I polecam wam też nadrobić inne moje recenzje. A więc może zaczniemy. Data premiery owego Aladdina z 1992 roku u nas w Polsce miała miejsce 6 grudnia 1993 roku. Gatunek jest to oczywiście animacja. Za produkcję odpowiada Walt Disney. Za reżyserię Rom Clemens oraz John Musker. I w zasadzie jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje, to tyle. A teraz jak to zwykle bywa, opis fabuły w skrócie. Ubogi chłopiec Aladdin zakochuje się w księżniczce Jasmine. Ścigany przez Jafara znajduje starą lampę i pociera ją, wywołując mieszkającego w niej dżina. Ten w zamian za uwolnienie zgadza się spełnić 3 życzenia młodzieńca. I w zasadzie to tyle. Więc jeżeli chodzi o fabułę w skrócie, zakończyliśmy ją. I może najpierw moje takie wrażenia po obejrzeniu tej produkcji po wielu, wielu latach, bo ja ją widziałem jako, powiedzmy, gdzieś tak w przedziale 9-8, gdzie była jeszcze na starych kasetach, tych grubych takich, VHS-y chyba się to nazywało, albo jakoś inaczej, nie pamiętam bodajże, chyba kaseta DVD, bo teraz jest CD. W sumie już teraz też nie ma CD, bo jest pendrive. No i tak to wyewoluowało wszystko, niczym Pokémony. Ale dzisiaj nie będziemy o tym rozmawiać. O samym filmie, czy też animacji, bo to jest bardziej animacja niż film. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Animacja po tych latach no nadal utrzymuje poziom, bo została edytowana w jakiejś tam specjalnej edycji, czyli ją nałożono na nią nowe kolory, barwy i tak dalej, i to wygląda jeszcze świetniej niż wyglądało kiedyś. No niestety tylko ta jedna część z tej sagi, bo tak ten disneyowski Aladdin, ten starszy, nie ten co wychodzi teraz, ma swoją sagę, bo są 3 filmy i serial, który tworzy jakby całą całość. I to tyle, jeżeli chodzi o ten świat, mogę tutaj powiedzieć. I oczywiście inne części też sobie, mam nadzieję, omówimy. Serial nie wiem, bo nie oglądałem. Jeżeli gdzieś znajdę, no to też oczywiście omówię, żeby była taka trylogia Aladdina omówiona cała. Ale wracając do moich wrażeń, no to jak zwykle śmieszna animacja, fajna animacja i muzykalna animacja. Tu można podkreślić te 3 rzeczy, że no, jak to mawiają, animacje Disneya zawsze miały sobie jakieś fajne muzyki, czy tam utwory, które w głowach wam zostawały. Tak samo jest i tutaj w tej animacji, że tak powiem. A no, co jeszcze, no bohaterowie tacy jak zwykle, Aladdin, Jin i Jafar, no oraz nasza księżniczka, no i wątki między sobą i tak dalej, no. Ogólnie cała fabuła jest moim zdaniem fajna, trzyma się, że tak powiem, kupy, no i mimo po tylu latach nie zestarzała się, że tak powiem, na tyle, żebym tutaj, nie wiem, jakoś narzekał. No i plus to odśpieszenie, o którym wcześniej wspomniałem, które naprawdę, no, może nie tyle pomogło samej animacji, no, co pokazało, że no, odświeżając stare, jakby to powiedzieć, animacje, czy też stare, jakby to powiedzieć, bajki, no zyskują jeszcze lepiej. Chyba to się nazywa remasterowanie ich, czy jakoś tak. Nie jestem pewien, bo akurat te, że tak powiem, rzeczy nie wnikam tutaj aż, że tak powiem, za bardzo. No i nie znam się na tym aż tak super. Ale chyba jakoś tak się to nazywa. Nieważne, no. Powiem, że no, wrażenie miałem takie same jak za dzieciaka, czyli fajna, śmieszna, rozrywkowa animacja dla, moim zdaniem, całej rodziny. Można sobie to obejrzeć z każdą osobą. Jeżeli ktoś później będzie chciał, będzie mógł obejrzeć następne części, jeżeli nadal nie ma dość Jina i innych postaci, w tym i naszej papugi, czyli Jago, który tutaj, no, jest fajnym atutem, bo papuga mówi, nie zawsze papugi mawiają, ale pamiętajmy, to jest bajka. No, Apu na przykład nie mówi.
I to jest zastanawiające, chociaż papuga no, bardziej się nadaje na postać mówioną tutaj, ale no, nie wgłębiajmy się w to, ale no po prostu sama animacja ma po tylu latach takie dobre wrażenie, że no nic mi go nie zepsuło, że tak powiem. Dobrze, ja tu gadu o całości tym jakie wrażenia miałem po obejrzeniu tej animacji. No to może skupię się tutaj na wadach i zaletach, no bo od tego zaczniemy sobie jak zwykle. No wady, no to tutaj za bardzo nie mam się do czego przyczepiać do tej starej historii, bo już jest to stara historia, ale niemniej jednak nie mamy wyjaśnione w tej konkretnej historii jednego wątku, który mi jakoś tak, no nie wiem, wadzi, nie wiem. Chciałbym po prostu, żeby, nie wiem, było to pokazane, bo jak wiemy, były jeszcze inne wersje Aladdina, nie tylko od Disneya, ale też od innych tam mniejszych wytwórni. No i tam ta kwestia tej rodziny Aladdina była nie tyle poruszana, co gdzieś tam się na przykład mama pojawiła, czy ojciec. No, był niby sierotą, ale nie do końca jak tutaj, czyli no miał mamę, ale i tak uważali go za sierotę, no bo mały, wiadomo, i tak. Różne wersje były Aladdina, tu można by gadać i gadać o innych wersjach, no może kiedyś też się tu pojawią, nie mówię, że nie, ale zaczynam od tej mojej ulubionej, chyba bym powiedział nawet ulubionej animacji, jeżeli chodzi o Disney, starej, głównie tutaj tak mówię, ale wracajmy do tego wątku, dlaczego mi to przeszkadza. No chciałbym jednak zobaczyć jakiś, nie wiem, ułamek, fragment, wspomnienie, nie wiem, że byli ci rodzice, kochali się, no i nagle, nie wiem, matka tam zmarła, ojciec tam poszedł szukać i zostawił, dlatego on jest teraz tym właśnie włóczęgą i tak dalej, no i nie ma rodziny, że jest sierotą. No chciałbym zobaczyć po prostu to, żeby było to w tej części przedstawione w jakimś, że tak powiem, fragmencie, czy wspomnienie naszego Aladdina z młodości, no bo brakuje jednak mi tego elementu, nie jest to może jakaś super wada, którą tu znalazłbym w tej historii, na pewno dla niekogo. No więc, ale w końcu jest to animacja, więc się nie czepiamy, ale no ja tutaj takie małe czepiastwo mam, że no jednak mi tej rzeczy akurat konkretnej brakuje, więc ją tutaj wspominam, a ja po tej jednej małej wadzie, bo tak mogę ją określić, mogę przejść teraz do zalet tej animacji, czyli do mojej ulubionej części, w której będę gadał i gadał, bo nie ma o tym końca, czyli muzyka, czyli piosenki, które wpadają w ucho, jak nie ma takich dwóch jak jeden ja, którą śpiewał w polskiej wersji. No i też dubbingował Gina Krzysztof Tyniec, za którego dziękuję, no bo po prostu pięknie mu to wyszło w polskiej wersji, ale w oryginale też jest pięknie, bo mamy Willa Smitha, który no już niestety nie żyje, który też moim zdaniem dał czadu w tej wersji dosłownie, no i o samej postaci Gina jeszcze porozmawiamy, bo to też jest dość fajna. No i tutaj ogólnie ta kwestia, zanim jeszcze przejdę do omawiania piosenek, które mi się mniej bardziej podobają, no to jeszcze tutaj jak już jesteśmy przy tym panie Tyńcu, no to dubbing, no, który jak zwykle w bajkach wychodzi moim zdaniem super, jeżeli chodzi o polskie dubbingowanie bajek, czy też seriali dla najmłodszych, to jest oczywiście świetne. No i też muszę tutaj wspomnieć Włodzimierza Bednarskiego, czyli Jafara, bo no nie mógłbym tutaj wspomnieć, no bo niestety pan no niestety już zmarł dosłownie w tamtym roku, więc wielka szkoda, no bo był to aktor głosowy, no który dubbingował w wielu, że tak powiem, bajkach mojego dzieciństwa, no i nie mógłbym o nim wspomnieć. No potem ten dubbing Jafara, z tego co pamiętam, w kolejnej części się zmienił, więc już nie było Włodzimierza Benarskiego, nie wiem dlaczego, ale no, tutaj nie wiem tego. Ale jak dla mnie, no ten dubbing też robi robotę, że zawsze pamiętamy daną postać z danym głosem, no i potem jak gdzieś słyszymy, no to o, to jest Jean z Aladdin. Na przykład, nie? No ale wracajmy do tej pozytywnej części, jaką jest muzyka w tej animacji, czyli no moje ulubione, mój najlepsza muzyka w Disneyu, czyli nie ma takiej długiej. Uwielbiam po prostu tę piosenkę, mógłbym gadać i gadać o niej. Może kiedyś będzie taka topka na kanale, bo czemu by nie, jakichś moich ulubionych muzyk z Disneya, jakichś tam
innych takich muzyki z animacji, coś takiego, to wtedy więcej o tym powiem. No bo po prostu no, daje ta nuta i gdzieś tam w pamięci jest. Dalej, no tutaj piosenka, no, która nie każdy zna i tak dalej, no czyli to, co Aladdin śpiewa. Już nie pamiętam tytułu tej piosenki, czyli Wspaniały Świat, czy coś takiego. Też bardzo fajna, piękna piosenka, w oryginale też bardzo ładnie śpiewana, no i taka, wiecie, trochę ni to dla zakochanych, trochę taka... No, jest w tej muzyce coś takiego, nie wiem, coś pomiędzy tym a tym, bo te dwie postacie, czyli Aladdin i Jasmina śpiewają, no i pięknie wykonana po prostu. No i mamy utwór, który ja uwielbiam, czyli utwór Jafara, który jest tam przez chwilę, czyli Książę Ali chyba to tak się nazywało, no i to też jest fajna piosenka, która gdzieś tam zapada, no bo jednak jest to piosenka tego głównego złego, no mimo że jest krótka, to i tak jest fajna, ma taki rytm, no, podoba mi się chyba też dobrze, no i oczywiście tam jeszcze było o skok, czy tam o włosy, jakoś tak się to nazywało, co tam Aladdin śpiewał, jak go gonili. Też fajna, nie tak zapadająca jak te trzy poprzednie, ale też gdzieś tam jest. No i naprawdę, ta muzyka, czy też piosenki w tym Aladdinie, no to jest mocna strona tej animacji, jak dla mnie przynajmniej, bo pamiętam, nawet mam tu swojego faworyta, więc no... naprawdę. No i teraz przejdziemy może do ogólnie historii przedstawionej oraz tego naszego China, czyli też inne postacie. Ja może najpierw zacznę od historii, no, która no jest... taka jak w innych Aladdinach, właściwie nie wiem skąd się wziął ten Aladdin, w sensie ta historia, czy to Disney zapoczątkował, czy ktoś inny, bo nie wgłębiałem się aż tak bardzo, ale no mamy tego naszego Aladdina, mamy potem tego Jafara, te inne postacie świetnie przedstawione, grające między sobą, mamy tego Aladdina, który no smutno mu się żyje. Potem mamy to, jak spotyka Jasminę, potem mamy te wszystkie gonitwy i tak dalej. Potem mamy plan Jafara, no i Jago, o Jago też wspomnę. Jago też fajna postać, która no... tutaj może nie zagrał jakiejś wielkiej roli, ale nie, muszę o nim wspomnieć, bo no też fajna postać, jak te jego teksty typu... Kiedy on się gniewa na smutana za ciasteczka i mówi: papuszeczko, chcesz ciasteczko? To jest po prostu bombowa. I on wypluwa to ciastko i ma tego dość. Nie no. Ten tekst zawsze będzie pipany. Jak sułtan mówi, a potem on to małpuje. To jest po prostu super, super. Mimo że to nie jest jakaś, nie wiem, wow postać, która ma odegrania ważną rolę, jak Jafar, który tutaj chce być panem i jak wyeliminować sułtana i jego córkę, no i kombinuje, no to ten, no i potem mamy wątek z tą lampą i tak dalej, ten cały lew, ta paszcza lwa, która się, to jest piękne po prostu, to trzeba zobaczyć, która mówi takim głosem donośnym, to jest bardzo fajne, no i mamy te scenę w tej jaskini, no i naszego China potem, no i potem te życzenia, ta piosenka, nie wiem, to jest po prostu, co, można by o tym gadać o samej animacji. Po prostu sceny są fajne, po prostu samo przedstawienie tych postaci, no może nie jest jakoś super najlepsze, ale w końcu to jest bajka dla dzieci, pamiętajmy, że to ma bawić, ma trochę uczyć i tak dalej, że no... Pieniądze i manufa nie jest tu najważniejsza, tylko liczy się pomoc innym, pomoc do bliźnich. No i, właśnie wracając do postaci Jina, bo jak już tam o śpiewaniu mówię, no to ten Jin jest po prostu fenomenalny. Wiecie, zmienia się, wciela się, no i to jest takie fajne, jak on zmienia się, robi tam jakieś chyba elementy z jakichś filmów nawet widziałem. Oczywiście nie są to filmy, no prawda, no polskie jakieś, które byśmy tam z dzieciństwa kojarzyli, tylko amerykańskie, więc ja wszystkich nie znam scen i tak dalej, no bo nie wiem, nie, filmy to nie jest moja mocna strona, jak wiecie, bardziej animacje, bajki, filmy fantastyczne to tak, ale
do filmów, no to powiem tak, obejrzę cię, obejrzę, ale żeby mi jakoś w mózgu mocno utkwiły, no to to nie, jak ta animacja. Tutaj. No i jest tym moim tutaj faworytem, który robi jakieś tam fikumiku, wygłupy, przebiera się to, no i wow, no po prostu Pstecina jest tutaj taka fajna, no nie można powiedzieć jej nie, na pewno. Ten Jin, czyli Will Smith z naszej polskiej wersji, Krzysztof Tiniec, no robi taką robotę za, można powiedzieć, cały film. No i chcesz więcej tego Gina, no i tak będziemy mieć więcej później tego Gina, ale to w swoim, że tak powiem, czasie. Dobrze, ja już chyba wszystkie moje takie plusy, pozytywy o animacji, o postaciach, o tym zafiksowałem się troszkę przez to, że no ta animacja jest jednak przez muzykę, przez może samego Gina, ale inne rzeczy w moim serduszku, no może dlatego, że też nie ukrywajmy, jak dzieciak to oglądałem i to pamiętam, więc może dlatego tak zwany sentyment we mnie się odzywa w tym momencie. Ale mniejsza o to. Animacja jest po prostu fajna, ja polecam, bo występy muzyczne, jakby, jak i sama historia, no która może nie jest jakaś super wybitna. Pamiętajmy, że to jest jednak animacja dla młodszych niż dla starszych widzów, którzy wymagają więcej od takich rzeczy. Niemniej jednak dla mnie jest fajna, przyjemna, no i muzyczna zarazem, więc no ja jeszcze tutaj zanim przyjdę do oceny, no to polecam z całego serduszka. Ta animacja z Disneya jest na moim, jakby to powiedzieć, pierwszym miejscu. Nie mówię o kolejnych częściach Aladdina, tylko o pierwszej tutaj. Od razu sobie tutaj wstawię, żeby było, więc no. Ale no, wróćmy do tych rzeczy, no czyli moja ocena w skali od 1 do 10. Głowię się, no bo teraz po latach zauważyłem mały błąd, ale czy on mi przeszkadza, żeby nie dać tej animacji 10 na 10 za muzykę, za sceny śmieszne i tak dalej? Nie, ja daję po prostu mimo tej wady, którą gdzieś tam wypłynąłem, która fajnie byłoby, jakby była gdzieś uzupełniona, wspomniana albo coś gdzieś, jakiś urywek, mimo wszystko daję solidne 10 na 10, bo mi się po prostu podoba, śmieszna, bawiąca, muzyczna i tym przyjemnym, myślę, akcentem, że tak powiem, zakończam tę recenzję, także trzymajcie się i cześć, pa pa, i yo.